Witam bardzo serdecznie w 161. filmiku o gitarach. No cóż, święta, święta i po świętach, ale u mnie trochę przez święta się pozmieniało i trochę nowości. Jak już ktoś ogląda filmiki o gitarach i się interesuje, to wie, że mam zupełnie nową gitarę, którą generalnie teraz będę kochał i która będzie moja i którą chcę sobie zostawić na zawsze. Jest to właśnie ten złoty, oto złoty bulion, taki Gibson. Jest to Gibson SG Futura 2014 rocznik. Kupiłem tą gitarę bardzo tanio, gdyż kupiłem ją bez mostka i bez przetworników. Elektronika na szczęście tutaj została. Tu jest taki fajny boosterek, który dopala to w chyba tam 15 decybeli. Decybeli dopala pickup. No tradycyjny toggle switch i dodatkowo tu są takie o rozłączania każdego przetwornika cewek. Gryf jest 60, gryf jest zrobiony z klonu, podsłonica jest machoniowa, oczywiście 22 progi. To jest Gibson Futura na 120 rocznicę, na 120 rocznicę firmy Gibson i tutaj na 12 progu jest taki inlay w postaci takiego 120. Srebrne takie logo namalowane. Z tyłu oryginalnie, w sensie tych kluczy, założone są klucze takie mini e-tune, czyli takie samo się taki strojący system. To jest coś takiego, wygląda to w ten sposób. Jest to niemieckiej firmy Tronic, oczywiście produkowane w Chinach. To jest zamiast tutaj tych kluczy założone z tyłu na gitarę, ale z racji na to, że po prostu jest to niekompletne i jeden klucz był złamany, to ja sobie to wyjąłem i założyłem szalery glutowe, ale mam takiego niepełnego mini e-tune. Kiedyś się bawiłem tym tronikatem na jakichś targach, jak jeszcze nie był aż tak bardzo popularny. Teraz wkładałem go nawet w Epiphone. Jak mówię, ja sobie wstawiłem tutaj zwykłe szalerowskie klucze. Niestety miałem tylko 5, bo jeden poszedł do kiedyś dawno temu do Gibsona SG Faded, który nam upadł na koncercie Pathology i musieliśmy skleić go taśmą klucz i po prostu tak grać koncert, ale potem go sobie wymieniłem na szalera. No i zostało mi 5 z kompletu i tutaj ten szósty odstrzony jeden założyłem po prostu taki zwykły olejak. No cóż, no nie jest to może zbyt estetycznie, ale jest to moja gitara, jak wiecie, szewc bez butów chodzi. Zostawiłem sobie ten dzwonek z tym napisem e-tune. Mnie się zajebiście generalnie podoba kolor tej gitary, jest po prostu rewelacyjna moim zdaniem. Z tyłu tutaj jest taka trochę większa płytka, bo jest tutaj miejsce na baterię. Ta bateria, która po prostu dopala ten system tutaj tego chyba bootsera, z tego co mi się wydaje. Teraz tak, dlaczego tutaj zostawiłem dziurę? No więc tak, po pierwsze wchodzi tutaj tylko i wyłącznie P90. Ta P90 w tym kształcie takim, który jest przykręcany, o jak widzicie, na środku tymi śrubami jest regulowana jego wysokość, więc po prostu tylko taki jeden kształt. Oryginalnie w gitarze jest zamontowany taki nowy pickup od Gibsona, który się nazywa Sidewinder. I jest to taka P90, która ma nie myć tych brumień, a grać cały czas jak P90, jakieś tam specjalne pod kątem ustawienia cewek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale to po prostu o co chodzi? No, jeszcze można wstawić na przykład Duncana STK1, chyba się tak nazywa. Nie wiem, jest taki niby P90. Chodzi o to, że tu jest pięciożyłowy ten kabelek i można sobie zrobić rozłączenie cewek, więc trzeba ten pickup jest tutaj taki oto na dół, na górze się dzieje. Więc ten pickup jest taki dość, proszę Państwa, charakterystyczny i jest drogi, no kosztuje 100 funtów, więc po prostu mnie na niego na razie w tym momencie nie stać. Kupiłem sobie gitarę co dopiero. Jak mówię, gitara nie miała mostka i gitara nie miała tego też pickupu. Tutaj wstawiłem sobie J90C Charvela Jacksona, czyli taki klasyczny pickup z lat 80., z lat 90., poszukiwany i bardzo bardzo drogi, naprawdę bardzo fajny. Tam on ma chyba z 15, podobny jest trochę do SH4, ale jednak troszeczkę inny. Jak mówię, mogę go sobie rozłączyć i mogę go sobie dopalić. I jednocześnie mam tutaj też jak w tym momencie kill switch. I teraz tutaj historia moja z mostkiem. Historia moja z mostkiem jest tutaj w tej gitarze taka, że od razu po zakupieniu gitary zakupiłem mostek Gotoha, taki niklowany, w ogóle bardzo ładny i naprawdę bardzo fajny.
No i jak przyszedł ten mostek, nawet udało mu się przyjść przed świętami. Jak on przyszedł ten mostek, generalnie to oczywiście miał inne wymiary zupełnie niż ten, który stosuje Gibson. Wszystkie Gibsony, które mam, mają takie same mostki, no ale ten po prostu, który kupiłem Gotocha, był inny. Tuleje tutaj były za małe, żeby trzymać strunociąg. Te tutaj też były za duże, żeby w ogóle wkręcić cokolwiek. Słuchajcie, pogrzebałem w swoich częściach, znalazłem takiego Gotocha, którego kiedyś wyjąłem z Jacksona. Znalazłem takiego tutaj Gotocha czarnego, którego wkręciłem bezpośrednio śrubami, tymi grubszymi, na tych takich, że można sobie śrubokrętem tutaj regulować, a nie tylko kółkiem. I to jest taki czarny mostek. A żeby wstawić ten strunociąg gotochowski, swoją drogą bardzo, bardzo fajne części, aczkolwiek od śrubokrętu się zniszczyły dość szybko. Nie wiem dlaczego. Musiałem tutaj zalać te dziury, które wchodzą te metalowe tuleje, w które są wkręcane śruby, to musiałem zalać te dziury żywicą epoksydową. Pomysł wziąłem od Wesa Borlanda, z Limp Bizkit, który tak sobie przerobił leworęcznego swojego Jacksona V-kę, tak? A ja tutaj wykorzystałem ten pomysł z żywicą epoksydową i to się zajebiście trzyma i jest generalnie bez jakiejkolwiek wady. I na brzmienie też to nie ma jakiegoś tam chyba wpływu, nawet były przecież gitary z epoksydu, więc to w ten sposób. No ja się tym jakoś specjalnie nie przejmuję. Gitara, jak mówię, jest moja, jest już trochę porysowana, trochę zniszczona, co mnie się podoba. Zajebiście mi się podoba ten kolor, tak? No ale to nie są jedyne zmiany na fogu, nie są to jedyne zmiany, które możemy sobie jakoś tam usłyszeć. Słuchaj, tak gra zdechy, nie? Założyłem sobie w drugi dzień świąt do wszystkich swoich gitar, w sensie do 9 elektryków, jakie teraz mam, jakie mam swoje. Pełna lista tego, jakie struny użyłem, jest na facebookowej stronce. I tutaj też są nowe struny, gitara jest w drop D i tak sobie będzie drop D standard. Taki zamierzam tutaj wykorzystać taką sytuację. Założyłem Gilmurowski GHS 1048, które on używa akurat do swojego Fendera. No ja je założyłem do Gibsona w taki sposób. Zrobiłem co jeszcze? Nowe na fogu? Słuchajcie, nowe na fogu jest to, że jak wiecie, od kilku tam filmików zacząłem używać pożyczonego mikrofonu Shure. Muszę sobie kupić Shure po prostu SM57, który jest dedykowany bezpośrednio do gitary. To będzie najlepsze rozwiązanie, ale na razie używam Beta 58. Jak wiecie, jest nagrywany sygnał, który idzie po prostu z mikrofonu ustawionego tak, jak tam się powinien ustawiać mikrofon. Za każdym razem na pewno ustawi mi się trochę inaczej, ale jak jest kilka filmików pod rząd nagrywanych, to też o tym mówię, że tak jest. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że taki jest sygnał. Pojawiał się w lewym kanale, ale święta zmieniły trochę u mnie sytuację, bo zakupiłem sobie taki mikserek, który się nazywa Spirit Folio Lite od Soundcrafta, trochę taki starszy, ale całkiem spokojnie dający radę, 12 wejściowy. I ten mikrofon jest teraz przepuszczony przez ten mikser, już nie będzie tylko w lewym kanale, bo przez mikser mogę sobie tam ustawić panoramę. Podłączyłem też marszalowskie wyjście liniowe, zamierzam kupić może jakiś jeszcze jeden mikrofon, żeby móc nagrywać nawet dwa piece na raz. No generalnie chodzi o to, że FOG, jeśli chodzi o brzmienie, jeśli chodzi o nagrywanie soundów, się rozwija. Nie jest to jeszcze tak, że nagrywam osobno i raczej tak nie będę robił, bo nie będzie mi się tego już naprawdę chciało robić, ale staram się o to, żeby w taki w miarę analogowy sposób przed tym cyfrowym wejściem do kamery, żeby jakiś na w miarę analogowy sposób się to udało nagrywać, stąd też taki analogowy mikser. I też będę podłączyłem sobie taki mikrofon Sony, mam taki tutaj od jakiegoś karaoke i podłączyłem go sobie też pod ten mikser i jak będę nagrywał przez mikrofon tam, to też będę mógł sobie podchodzić i do was po prostu gadać, chociaż nie będziemy w jakiś tam sposób widać, ale przecież to nie o to chodzi, żeby było mnie widać, tak? Słuchajcie, przez chwilę zagram jeszcze tak jak było kiedyś, a potem jak wam powiem, to włączę ten mikrofon, który po prostu był, znaczy o którym mówię, czyli ten wszystko przez ten tutaj cały system mikserowski i tak dalej. No. A, bo jeszcze nie powiedziałem,
Wykorzystuję czysty kanał z Marshalla i będą trzy przestery. Jest US Dream od Joyo, jest Ultimate Drive od Joyo i Shredmaster od Marshalla. Takie są rzeczy. Co tam depcze, to będzie w miarę widać, no. Tak właśnie słychać tylko i wyłącznie z nagrania przez Shura. Może jest troszeczkę ciszej niż jak się nagrywało z samego mikrofonu, z którego jest w kamerce, ale no, myślę, że też jakość jest trochę chyba lepsza i z mikrofonu, jednak przy piecu jest zawsze lepiej. I myślę, że dobrze, że tak się stało, że dzięki waszym namowom po prostu zrobiłem to w ten sposób i że tak teraz filmiki się będą rozwijały w tym kierunku właśnie, bo jednak te porównania będą fajniejsze i naprawdę będą przynosiły więcej radości w słuchaniu. Teraz najpierw grał Joyo US Dream, a teraz gra Shredmaster od Marshalla. Tak gra z tym włączonym boosterem, czyli to, co było przed chwilą. A teraz wyłączyłem ten boosterek. I rozłączyłem cewkę. Ale skrzeczy jak strat, nie? A teraz ta rozłączona cewka z dopaleniem. Thank you.
to jest ten Ultimate Drive. To jest Ultimate Drive. I szybki powrót do Joyo US Dream. Słuchajcie, a teraz taka zabawa, która jest dosyć ciekawa, interesująca w tym momencie. Bo jak mówiłem, podłączony jestem też tam wzmacniacz Marshall, tam, który stoi, ma takie wyjście liniowe podłączone. Znaczy takie symulujące, niby tam z tyłu podłącza się w kanonowym, takim mikrofonowym wtykiem i w ogóle. I można niby je wpiąć w mikser i to jest brzmienie wtedy, które można sobie po prostu wykorzystać nawet na koncercie podobno, tak? Słuchajcie, na razie zostawiam ten mikrofon, a w lewym kanale, no mikrofon jest ustawiony w środku, a w lewym kanale, albo inaczej zrobimy, rozstawiłem je w panoramie i w lewym kanale będzie ten szur, więc jest... Nawet trochę bardziej. I dodaję tej linii, nie? Która jest w prawym kanale. Teraz trochę bardziej zmiksowałem oba w środek. No i dodałem teraz Ultimate Overdrive zamiast Joyo US Dream. Sprawdzimy sobie jeszcze pod koniec filmiku. Mamy jeszcze około 5 minut, więc sprawdzimy sobie jeszcze barwy,
barwy czyste, jakie można uzyskać z tego jednego pick-upu. Jak mówię, można go rozłączyć mu ceweczkę i można jeszcze go dopalić. I można zarówno dopalić go, jak jest w formie humbuckera, jak jest w formie singielencja. Tak? Może tam włączę jakiś delay, żeby nie było tak sucho. Do tych wszystkich, którzy się pytają, jakiego delaya używam, jest jego filmik do sprawdzenia na filmika o gitarach. Jest to Nux Time Force. No dobra, zatem jedziemy sobie z barwami czystymi. Najpierw będzie taka barwa, że mamy wyłączone dopalenie i rozłączoną cewkę, czyli właściwie gra single pod mostkiem. A tak gra pełen humbucker bez dopalenia. Tak gra humbucker z dopaleniem. Gra w formie singla z dopaleniem. Brzmienie, które notabene mnie się bardzo, bardzo podoba. Moment na sam koniec filmu, powrót do kamerowego mikrofonu, czyli z zooma zbieramy pokój. Przypominam wszystkim, że filmiki o gitarach mają dać wam jak najwięcej wrażenia tego, że siedzimy sobie razem, dlatego są takie długie, bo chodzi o to, że po prostu jakbyście do mnie weszli do pokoju, nie weszlibyście tutaj na 10 minut, zostalibyście 4 dni. I to tak wygląda, że filmiki o gitarach mają przekazać po prostu jak najwięcej wiedzy, ale nie w takiej formie skondensowanej, nie w formie takiej, że jest jakiś spis treści, nie w formie takiej, że mamy tutaj do czynienia z jakimiś krótkimi filmikami na dany temat. Po prostu jest to dla tych maniaków, którzy chcieliby obejrzeć wszystko na raz, chcieliby sobie obejrzeć po prostu każdy odcinek i którzy z tych odcinków wyniosą dużo po prostu wszystkiego, co jest poukrywane poza głównymi tematami. A teraz trochę jeszcze porzeźby na tym moim tutaj Gibsonie.
Revolution! I'm right, like horizon! Shame, the praise! Pain, the tower! That's how you'll set the fight! I'm still losing.